Fiodor Czerkaszyn z nami przed galą w Zakopanem. Zanim włączyliśmy kamerę, ustaliliśmy, że na razie jeszcze bez pseudonimu, tak? Wchodzisz do ringu, robiłeś konkurs, ale nie ma tej idealnej propozycji jeszcze. Mówię tak, jeszcze trzeba czas, żeby wybrać tam dużo, dużo różnych, ale powiem szczerze, no trzeba jeszcze poszukać tak coś fajnego. A może po jutrzejszej walce się wyłoni. Jutro boksujesz z Bartłomiejem Grawką. Powiedz, jak wyglądała ta końcówka przygotowań. Rozmawialiśmy 2 tygodnie temu. Mówiłeś o tym, że jesteś zadowolony, tak? Bo po tym okresie w Anglii miałeś tutaj też fajnego sparring partnera z Ukrainy w Warszawie. I powiedz, jak to wyglądało? Tak, jest. Wszystko bardzo dobrze poszło i nawet z tematem wagi, że w tym momencie zrobiłem ją jakoś tak lekko. Czuję się bardzo dobrze i już... Ile miałeś na wadze? Nie pamiętam. Nie, teraz 7,5 dogadaliśmy taki limit, ale już tak zdecydowałem, że mogę pójść jeszcze niżej. No, czyli 72,5 zaatakujesz, tak? Ten pełny limit średniej. Tak. Dobrze się czuję, że nawet wieczorem już mogę walczyć. Chodzi o tym, no, że wewnętrznie tak fajnie podszedłem tego. Do tego męczyłem się bardzo. No, to jest efekt diety, to o czym mówiłeś, że to co prowadziłeś, tak? Dokładnie, diety. I chodzi o tym, że z każdym przygotowaniem już coś nowego staram się tam nie jeść słodyczy. Udaje się? No, jak widzisz, schudłem. Z jakim nastawieniem jutro wychodzisz do ringu? Bo te twoje dotychczasowe 3 walki w Polsce były bardzo, bardzo krótkie. Jutro wydaje się, że jednak powinno to potrwać trochę dłużej. Nie, oczywiście nie. Nastrój na taką ciężką walkę. No jak tak pełen dystans, mam strategię na tą walkę swoją. Także nie myślę, że tam będzie tak szybko. Także nie. Bartek Grawka jest takim zawodnikiem, który lubi pójść do przodu, lubi on narzucić swoje warunki rywalowi. Jak ty się czujesz z takimi przeciwnikami w ringu? Nie, no miałem tak w swojej karierze różnych przeciwników jeszcze w Thai boxingu nawet, także myślę, że znajdę klucz jakiś. Trzeba szukać kluczy. No. Okay. Klucz będzie gdzieś tam tutaj pod prawym łokciem? Nie, tu, w głowie. To na koniec jeszcze zmieniam temat, bo czasami widzę, że występujesz w telewizji jako bokserski ekspert. To powiedz mi, kto jutro wygra walkę, Tomasz Adamek czy Jarrell Miller? O, no to taka ciekawa walka, nie wiem, czy wiek Tomasza Adamka, nie, jak to powiedzieć, nie będzie przeszkadzał, nie, w tej walce, ponieważ z tego, co oglądał, on cały czas już kończy swoją karierę. Ale no nie wiem, dziwi się, że on tak naprawdę zawsze ma motywację, wychodzi, walczy. No zobaczymy, ciężko mi powiedzieć. No myślę, że na punkty będzie walka. Tak? No generalnie chyba z takim rywalem o 30 kg cięższym, też sporo wyższym, no, ciężko się boksuje, prawda? No, dokładnie. Ja nie boksowałem, żeby tam na 30 kg więcej. Okay, jakbyś sobie wyobraził, jakbyś ty był takim Tomaszem Adamkiem, to gdzie... Jakbyś próbował wygrać taką walkę? Taką walkę? Na punkty obskakać tego Millera. Tylko tak. No, ja nie wiem, jeżeli pójdzie z nim na jakieś wymiany, tam można dostać. Także on jest szybki tak naprawdę, nie? Dużo... Zadaję ciosu z różnych pozycji, także trzeba z takim Millerem po prostu. No ja myślę, Adamek zna, co ja tam będę komentował. To on ma tam swój team, który podpowie. I oni już mają wszystko, plany, ja myślę, na tą walkę, także trzymamy kciuki. Dzięki, wielkie powodzenie. Dziękuję bardzo. Damn.